Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu dla przedsiębiorców Pakt z Biznesem. Dzisiaj mam dwóch gości i będziemy rozmawiać o rynku nieruchomości, o inwestowaniu w nieruchomości premium. A moimi Państwa gośćmi są Igor Łukasik, prezes firmy IEU Capital. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. I Maciej Pytka, radca prawny kancelarii Rudnicki Partners. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, chciałabym na początku zastanowić się z wami wspólnie, czy inwestowanie w nieruchomości premium, o których coraz częściej jest mowa na polskim rynku, jest bardziej opłacalne niż inwestowanie w tańsze nieruchomości. Jak najbardziej, ponieważ dzisiaj wszystkie rynki premium, jak i mieszkania premium, dużo bardziej opłaca się je kupować. Z tego względu, że jeżeli coś się dzieje, sytuacja na, na rynku, czy to, czy to też finansowa się zmienia? To jest dużo łatwiej takie mieszkanie wtedy sprzedać. No właśnie, ta z, zmienność cen w nieruchomościach tańszych jest jakby znacznie wyższa, bo dużo czytam o tym, czy, czy będą stałe, czy będą spadzane te ceny. Ta stabilność cen w przypadku nieruchomości premium jest zdecydowanie wyższa. Natomiast jak z punktu widzenia w ogóle obserwacji rynku polskiego, jak macie ekspertyzę, bo jesteście w tym rynku nieruchomości premium, jak ceny y, polskich nieruchomości premium kształtują się w stosunku do tych cen europejskich? Czy będziemy rośli jeszcze na wartości? Jak to wygląda? Na pewno będziemy rośli. Patrząc na naszych sąsiadów w Niemczech, przykładowe nieruchomości dzisiaj w Hamburgu, w centrum Hamburga, potrafią kosztować od 40 do 70 tysięcy euro za jeden metr kwadratowy. Euro. Euro, tak, czyli patrząc po aktualnym kursie, który jest w dzisiejszym dniu gigantyczny, chociaż parę dni temu był jeszcze większy, prawie przekroczyliśmy 5 zł, tak, to działki, jak i mieszkania na rynku warszawskim, czy to polskim, trójmiastu i w całej Polsce, to tak naprawdę są dla Klientów z Niemiec za pół darmo, tak? U nas luksusowe nieruchomości kosztują 40 do 50 tysięcy złotych. To jest już maksimum, jeżeli chodzi o metr kwadratowy, czyli to mamy jakieś około 12 tysięcy euro. Czyli to I to jest... wydaje się top. I to się wydaje top of the top, tak? A przykładowo Niemcy przyjeżdżają do, do Polski. Czy ostatnio była taka sytuacja w Juracie. Były ceny po 54 tysiące złotych z metra. Niemcy się patrzyli i powiedzieli, że to jest super okazja, to jest tylko 12 tysięcy z kawałkiem do metra kwadratowego. Super nieruchomości, pierwszy rząd, pierwszy rząd do morza, wyposażonej top. Za którą człowiek, który kupował to mieszkanie, powiedział: Panie Gorze, ja w Hamburgu musiałbym dać 75 tysięcy euro. Za to, co tutaj zapłaciłem 12 z kawałkiem, czyli to jest odpowiedź to za, metr. za metr, tak? Czy takie, bo jakby to też jest inny klient, nie? to też jest taki klient zagraniczny, niemiecki chociażby, jakby tak. Jurata jest dobrym przykładem, no bo to jest też taki kierunek wakacyjny, nie tak znów daleki od granicy. I, i bardzo znany od, od lat, tak? I bardzo znany bardzo od dana, lat. Dana. Czy ten klient zachodni, niemiecki, bo pewnie głównie o niego chodzi, to też jest taki klient, który często sięga po takie nieruchomości premium w Polsce? Przeważnie. Klienci szczególnie z zagranicy kupują w Polsce tylko nieruchomości premium. Szuk... Są przede wszystkim bardzo wymagający, sprawdzają każdy szczegół od okien, drzwi, podłóg, dosłownie każdy najmniejszy szczegół, łącznie z kontaktami, instalacjami ze wszystkim. Eee, nazwijmy to normalny klient polski, który kupuje, czy to na Białęce, czy w innych. W, inny, w innych miastach, mniejszych, większych, nie są tak to wymagający klienci. To, to jest ten segment, dajmy na to od 6 do 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Mm -hmm. I to jest klient, który kupuje, mieszka, bierze kredyt na 30 lat. Klient wymagający, czyli premium, 60% aktualnie, widzimy to we wszystkich raportach, to jest klient gotówkowy, nie kredytowy. I to jest przeważnie piąte, szóste, siódme mieszkanie, które kupują. No, właśnie i polscy, y, y, polscy klienci premium, oni też już tak kupują z taką y, tą dozą, y, powiedziałabym, wnikliwości w sprawdzaniu takich nieruchomości, jak ci zagraniczni? Myślę, że tak. Myślę, że świadomość prawna w ogóle polskiego społeczeństwa cały czas rośnie i ludzie są po prostu coraz bardziej świadomi pewnych zagrożeń, jakie też wiążą się z zakupem nieruchomości. Dlatego też wszystko dokładnie sprawdzają, tak jak powiedział Igor. Tutaj myślę, że w tym momencie też warto powiedzieć o e, pokoleniu tak zwanych milenialsów, tak? czyli mhm. ludzi urodzonych gdzieś tam w latach 80. 80, 95, tak? To są ludzie, e, których Oprawiamy. status. E, tak, dokładnie, to, to, to my, których status materialny jest nieporównalnie lepszy względem tego, co było wcześniej, tak? Względem tych, tych starszych pokoleń. I to są też ludzie, którzy. Naprawdę wielką wagę przywiązują do detali, tak? a przy nieruchomościach premium no mamy. To są nieruchomości, które cechują się walorami tak? architektonicznymi tymi detalami tak? które dla tych ludzi mają olbrzymie znaczenie. A czy to też jest jakaś szansa dla polskiego rynku premium, że biorąc pod uwagę tych młodych konsumentów, nabywców? że ten charakter nieruchomości premium będzie się też zmieniał no bo oczywiście jakby to starsze pokolenie mu nie ujmując natomiast było przystosowane do trochę innych też jakby warunków bytowych no tak to nazwijmy zupełnie czy innych. zupełnie innych czy to, że to nowe pokolenie wchodzi na rynek konsumencki i ono jest przystosowane do Takiego, powiedziałabym, ładnego świata, tego Dokładnie. digitalowego mhm. świata. Czy to ma z Waszego punktu widzenia, w ogóle deweloperki, jakby budowania nieruchomości w premium, czy to ma już taki istotny wpływ na te produkty? Ma bardzo duży wpływ. Z tego co ja widzę prywatnie, po znajomych, czy to klientach, którzy kupują mieszkania, im więcej dana osoba jeździ po świecie, im więcej widzi miejsc, typu Nowy Jork, Hongkong, szczególnie Emiraty, Dubaj, Abu Dhabi, i widzi te wszystkie wieżowce. Piękne, ogromne, tak. Wtedy ludzie myślą, sky is the limit. Przyjeżdżają z powrotem do Warszawy i oni znowu chcą mieszkać w takim miejscu, tak jak mieszkali tam. Pięćdziesiąty któreś piętro, coś wysokiego, piękny widok. I tutaj mamy genialny przykład złoty, która w pewnym momencie była ciężko sprzedawalna. No Później nagle po tych wszystkich upadkach i tak dalej się zmieniło i posprzedawali to jak świeże bułeczki, kosmopolitan też. Ludzie się chcą, im wyżej, tym drożej. Oni o tym wiedzą, tak? Mhm. I w Dubaju im droż, wyższe piętro, tym będzie drożej, tak? A ludzie sprzedają jakieś tam starsze mieszkania, potem sprzedać dwa, trzy mieszkania i zamienić na jedno droższe, żeby mieszkać w fajnym miejscu, tak? Żeby mieć fajny garaż, żeby to nie było, nie wiem, na windach, czy jakaś yy, daleko przy, przede wszystkim miejsca położone od yy, miejsca pracy. No właśnie. Yy... A jak to jest z podażą nieruchomości premium? Jak obserwujecie ten rynek, bo też jakby jesteście z jednej strony po stronie kompetencji działek, poszukiwania działek i przygotowywania ich pod takie nieruchomości premium, a z drugiej strony po stronie tej deweloperskiej. Jak z podażą? Mamy jeszcze duży niedobór takich nieruchomości? Czy znaczy myślę, że to, co charakteryzuje nieruchomości premium, to jest zdecydowana, zdecydowanie mniejszy, mniejsza podaż. Aniżeli popyt. Tak? I tutaj to, to jest też czynnik, który kształtuje ceny tych nieruchomości na dość wysokim poziomie. Tak? Um, to, co obserwujemy, to jest deficyt um, działek w centrach miast tak? pod budowę tych inwestycji. I dlatego też tych inwestycji jest tak mało, znaczy względnie mało. Um, Względem tego, co względem popytu, tak, który, który jest na te nieruchomości. Bo ludzie chcą kupować te nieruchomości, są nimi zainteresowani, ale cały czas ta podaż jest zdecydowanie poniżej. No właśnie, poniżej ona jest poziomu. poniżej, bo y, tych działek nie ma, czy jest poniżej, bo są jakieś inne problemy związane z, y, z własnością gruntów? No bo w Europie Zachodniej, jak, A, jak się czy... mieliby tych działek jest jeszcze mniej niż, niż u nas. Znaczy, no myślę, tak? że tak. Jeden aspekt to jest. Względnie mała ilość tych działek to jest, to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że te działki, które są, tak, i które, które być może mają duży potencjał inwestycyjny, są w taki, a nie inny sposób uwikłane w jakieś problemy, tak, natury, czy to prawnej, czy administracyjnej, tak, tutaj mm -hmm. mówimy o kwestiach kolokwialnie rzecz ujmując, bałaganów w księgach wieczystych tych nieruchomości, tak, nieuregulowaniem statusu własnościowego tych nieruchomości, tutaj chodzi o sytuację, kiedy po prostu stan prawny ujawniony w tych księgach wieczystych, czyli to, co w tych księgach wieczystych jest zapisane, nie do końca odpowiada temu, co, co jest w rzeczywistości, tak, no Sytuacje, z którymi się bardzo często spotykamy, śmierć właściciela nieruchomości, tak, która następnie przechodzi w drodze dziedziczenia na spadkobierców, którzy często zaniedbują kwestię uregulowania tych statusu prawnego tych nieruchomości. Mhm. No i później musimy się borykać z tym, żeby jakoś te kwestie wyprostować. No właśnie, yy, yy, bo tak się zastanawiam, to jest ciekawy temat z punktu widzenia i takiego... Kup inwestora, który chciałby taką działkę y, y, kupić i to wcale nie musi być też y, duży, prężny deweloper, no bo działki premium też są w mniejszych miastach, które są się rzeczy tak. tańsze niż w środku y, Warszawy. Natomiast z drugiej strony to jest też taka ciekawa, y, taki ciekawy obszar z punktu widzenia właś właścicieli nieruchomości, no bo przecież jest, jest, jest niedaleko szukać tutaj, niedaleko naszego studia są działki w centrum Warszawy, które na których są warsztaty wulkanizacyjne chociażby. W jaki sposób warto w ogóle jako właściciel takiej działki? No bo nie zawsze to są takie działki, które są o nieunormowanej strukturze tak, własności jeszcze oczywiście. z czasów wojennych, ale jak jest taka działka, która jest w środku miasta? No, nie, być może już tu jakby nie mówimy o Warszawie, ale w środku takich średniej wielkości miast, gdzie się zdarzają działki, z własnością rodziny chociażby jak myśleć w ogóle o takiej działce z punktu widzenia takiego inwestycyjnego jako takim walorze który możemy sprzedać jak się przygotować do takiego procesu jakby etap kupowania działki, robienia dokumentacji, czyszczenia, jak Maciek słusznie tutaj zauważył, ksiąg wieczystych, gdzie dzisiaj czas oczekiwania w księgach wieczystych w Warszawie jest od 9 do 12 miesięcy. Tak? Okay. Cóż, tak by pozostawię bez komentarza, może ktoś to przyspieszy kiedyś. Prosty przykład, jeżeli dzisiaj w centrum Warszawy byłaby działka pod taką ala złotą pod wieżę, to podejrzewam, że lista chętnych byłaby dużo większa niż możliwość wybudowania tam ta, 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 takiej wieży. Tak? Mm -hmm. Ludzie bardzo często się pytają nawet na złotej, czy będzie jakaś kolejna inwestycja, ale deweloperzy, którzy budowali złotą czy konsopelę, nie mają już takich działek tak? i takich, takich brakuje. Ale to się dopiero wtedy odblokowało, kiedy niektórzy z urzędników pojechali w końcu na takie wakacje do Dubaju. Zobaczyli, że te wieże tam są, że tam ludzie ci mieszkają. że Im te... blisko I blisko się I że u nas też może. Że te windy te jeżdżą, one się nie zacinają i one nie spadną. też tak, dzisiaj są inne czasy. Tak? To nie jest winda z 80-tych lat, która jak spada, no to jest. Katastrofa podobna. Tak, no i padliśmy do środka, idzie na nas. Tak? Jeżeli chodzi o zakup działek, bardzo często mamy, to co słusznie zapowiedziałaś, zakłady, czy to wulkanizacyjne, jakieś opony. Mamy bardzo tego dużo na, na woli. Było jakieś, proszę zobaczyć, całe Jana Kazimierza. Wiesz, tak. Było tam 500 warsztatów, tak? tak? kurniki były, to wszystko było. Dzisiaj stoją już tylko wysokie bloki. tak? z centrum przy meczach. Dokładnie. Ale to, co my robimy, to jest taka rzecz, której nie zrobi żaden deweloper. Deweloper jest to korporacja, która ma swoje zasady, uchwały, ma tak zwany bord zagraniczny i oni muszą kupować temat, brać na umowę przestępną, wyczyścić wszystkie aspekty prawne od A do Z i dopiero mogą płacić. My, jako ją kapitel, możemy kupić działkę dużo, dużo wcześniej z problemami prawnymi, z którymi później się wspólnie borykamy. Załatwiamy wszystkie problemy i podajemy tak zwanego gotowca. Mm -hmm. Oczywiście wtedy cena wzrasta, ale cała ta kuchnia, której nie widać, bo my widzimy gotowy produkt, widzimy koncepcję, zrobione pozwolenie na budowę, tak. segregator dokumentów. Tylko proszę pomyśleć, co stoi za tym segregatorem z tymi dokumentami. Ile godzin pracy, ile chodzenia. Po urzędach. Ja już nie mówię o kupowaniu samej działki, gdzie mamy przeważnie rodzinę: brat, siostra, tata. To jest normalna sytuacja. No właśnie, to jest najciekawsza tak społecznie ta, to historia. Jest, to, jest, no, to jest sytuacja jakby dnia codziennego, gdzie w superlokalizacjach są jeszcze działki. To co zaczęliśmy mówić? Przykładowa wulkanizacja, mówiąc w cudzysłowie. Mhm. Gdzie, nie będę mówił adresu, ale siedzi, siedzi taki pan od 50 lat. tak? I on już tak do tego miejsca przywykł, że jakby jego relokacja nawet do nowego budynku już nie będzie daleko w głowie tym samym. I to są naprawdę miesiące z nimi rozmowy, pokazywania innego świata, bo to są czasami ludzie, którzy tylko byli w tym miejscu. on znowu się porusza do tego miejsca i nigdzie indziej i dla niego ta zmiana jest całe całym no. życiem. Tak? No tak, 50 lat temu on miał warsztat. Y w podobnej dzielnicy, a dzisiaj mam warsztat to tak, w okolicy wieżowców. Dokładnie tak. No mamy sytuację w Poznaniu, przecież gdzie są dwa, dwa pasy wysokich budynków dziesięciopiętrowych, a pośrodku jeden z panów nie sprzedał tej działki. I kombajn jeździ co dwa tygodnie, prawda? Część środek tego, co są tam. Tak, tutaj też filmy. dużą rolę odgrywają właśnie to, co Igor powiedział. Takie też miękkie umiejętności, podejście do tych ludzi, tak? Rozmowa z nimi, przekonanie ich, że ta inwestycja może im się opłacić i może być korzystna dla obu stron, tak? Dla jednej i dla drugiej strony. Co nie jest łatwe, no bo tak jak tutaj Igor słusznie też powiedział, to jest, tutaj wchodzimy też na grunt przywiązania do ziemi, tak? Tak. To jest bardzo czynnik, czynnik ludzki, oczywiście bardzo silny w Polsce, nie tylko. No właśnie, a z punktu widzenia, jeszcze jakbyśmy mogli trochę wrócić do tych kwestii prawnych, mm -hmm. do tego bajzlu, nie chciałabym powiedzieć, ale to jest mm -hmm. trochę bajzel prawdy. Jakbyśmy mogli się przyjrzeć. Właścicielom takich gruntów, chociażby rzeczony, po przykład takiego, takiego warsztatu. Jak myśleć w ogóle o takiej działce, którą się ma w mieście w perspektywie jej sprzedaży? Czy z punktu widzenia takiego właściciela należałoby coś zrobić, żeby taką działkę przygotować do sprawniejszej znaczy pewno... takiej sprzedaży? Naszą rolą jest to, żeby po pierwsze tutaj zaproponować odpowiednie rozwiązanie, jeżeli chodzi o sam kształt transakcji, tak, mhm. na przestrzeni jakiegoś tam okresu. No i oczywiście wsparcie też tych osób, tych właścicieli tych nieruchomości, którzy wyrażą wolę ich sprzedaży w przeprowadzeniu tego całego procesu wyczyszczenia tych nieruchomości, tak, i doprowadzenia ich do takiego stanu, gdzie ta nieruchomość jest gotowa pod każdym aspektem, również prawnym do jej ostatecznej sprzedaży już do dalszego nabywcy, tak? Czyli przeważnie wygląda to w ten sposób. Zawieramy umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości mhm. tak, z taką osobą No i mamy czas na to, żeby te wszystkie kwestie związane z postępowaniami spadkowymi, tak, z kwestiami zagospodarowania przestrzennego uregulować. Więc tutaj naszą rolą jest nie tylko to, aby wskazać im kierunek mhm. i drogę, tylko żeby ich w tym również wesprzeć. wesprzeć. A z punktu widzenia, bo tutaj wspominasz o zagospodarowaniu przestrzennym, i tak sobie myślę, no, jak jest wieżowiec w Rzeczonym Poznaniu i wieżowiec i ta działka z tym polem. Jak ma się taką działkę w centrum miasta, to do kiedy czekać ze sprzedażą? No, bo z jednej strony można myśleć, będą ceny rosły. A z drugiej strony zagospodarowanie za kiedy... też się tak. zmienia. Do kiedy czekać? Bo to też jest ryzyko, że jakby budują... Niektórzy i... czekają wiecznie i się nie doczekają. Są, uh -huh. są różne e, ty, ty, typy klientów, co sprzedają. Dzisiaj dajmy na to, ta szklanka kosztuje 100 zł. Ona za dwa lata pewnie będzie kosztowała 200. Ale jak za dwa lata powiemy, że ona kosztuje 200, to powiemy... A może za 4 będzie 400. Mhm. I to wieczne czekanie czasami dochodzi do tego, że później na koniec ja sprzedają dzieci. Jeszcze wracając na sekundę do tych kwestii prawnych, to szczególnie przy, przy działkach, jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną, czy szeregową, czy, czy jednorodzinną, ja tutaj nie mówię absolutnie o biurach, większość osób, niestety prywatnych, z tych starych jeszcze, nazwijmy serwisów kolokwialnie, nie pilnują jednej głównie rzeczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli mm -hmm. z MPZP. Przychodzi dzień, że ten plan oni im zmieniają, później tych działek już nie mogą sprzedać, bo po prostu ci ludzie no właśnie nawet za nie na 100 albo nawet za 5. Tak, po prostu ci ludzie nie rozumieją tego, że jak my mają jakiś serwis czy coś i oni zmienią to na teren zielony, czy przykładowo tylko usługowy, to już ta działka będzie mogła być tylko to, co jest tam nie będzie tych 10 piętych, no czyli jej tak? wartość będzie to jedna dziesiąta, a ludzie myślą, że jeżeli jest wokół coś, stoi to piękny budynek, tak? Mm -hmm. tak to, to piękny telewizor, to drugi będzie będzie ten, na, na pewno będzie to, co tutaj. Ludzie nie rozumieją pojęcia miejscowego planu zagospodarowania. Co to jest? Dokładnie. Bo w 80-tych latach nie było takiego czegoś, bo w studiu Warszawy i, i się szło, proszę to wybudować budynek. Proszę bardzo. bo sprawa załatwiona, nazwijmy to, tak? U przysłowiowego prezesa spółdzielni. Dzisiaj mhm. tego już nie ma, tak? Jest inny świat, jest 40 lat później i to już nie wróci. Czyli brać to, co jest. Dokładnie. Brać to, to, co powiedział Igor, tak. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, też uchwalenie tego planu, który będzie obejmował tę konkretną działkę, wiąże się też z ryzykiem spadku jej wartości. Gigantyczny. Gigantyczny. Czyli to jest to jedno ryzyko. Czy są jakieś jeszcze inne ryzyka, które warto wziąć pod uwagę z punktu widzenia i właściciela takiej działki, i takiego kupującego? Głównie przede wszystkim trzeba pilnować wszystkich kwestii prawnych właścicielskich, tak? Robić dobre spadki, uważać na darowizny, nie podpisywać dziwnych umów przystępnych z nieznanymi firmami, czyli tak zwanymi spekulantami, którzy nagle pojawiają się. Jak mówiąc, jak Filipsko Zakrzaków, krzaków, tak, i podpisy umowę, bo później zaczynają być problemy. Tak, zgłaszać się do profesjonalnych firm, takich jak jesteśmy my, bo wtedy jest dużo łatwiej. My jesteśmy zdani na rynku. Nie mamy żadnych, nazwijmy to, wpadek, ona nadzieję, tak zostanie na zawsze. I tego się, tego się staramy trzymać. Tak, my każdą działkę, nazwijmy to, dowozimy do końca. A dla kogo, słuchajcie, jest taka inwestycja w nieruchomości? Jakbyśmy znowu trochę postawili się w buty tych inwestorów indywidualnych, bo tak jak dzisiaj się myśli o inwestycjach w nieruchomości premium, no to oczywiście pierwsze, o czym myślimy, to są apartamenty. Tak. Drogie, rzeczona złota, być może kamienice. Drogie dla małej garstki osób, które są w stanie wydać na nieruchomość 2-3 miliony złotych. Czy mniej zamożni też są w stanie ruszyć po takiej nieruchomości premium? Tak, ponieważ warto zauważyć, genialnym przykładem jest strona Warszawy, po której ja mieszkam, czyli Wilanów. Mamy bardzo dużo działek rolnych, dziesiątki, jak nie setki hektarów. Tak? Mhm. Bardzo jest duże zainteresowanie osób prywatnych, które mają budżet od miliona, półtora, dwa, trzy, czasami jest to 500 tysięcy, 800 bo sprzedali jakieś inne mieszkanie po śmierci babci, dziadków. Coś w tym stylu. I nie chcą już, kolejnego kupować. Nie chcą kolejnego kupować, no bo po co im. Dzisiaj ludzie nie lubią kupować mieszkań i ich za, za bardzo wynajmować, tak? No bo są problemy z wynajmującymi, nie płacą, popsują, remont i, i tak dalej. Jest gigantyczne zainteresowanie w działkach rolnych. Tak? Dzisiaj kupujemy działkę rolną za kwotę X. Za rok to będzie na pewno X2. To jest na bank. Tak? A za 2-3 lata to będzie 3-4 razy więcej. Dzisiaj wszyscy idą w działki rolne, później je wycinają na mniejsze mhm. i sprzedają pojedynczym ludziom. Teraz nazwijmy to: każda prywatna osoba, która ma parę złotych, dosłownie parę złotych, to jest pomiędzy 500 tysięcy a 2 miliony, też można kupić fajną działkę, tak? mhm. mimo tego, że to jest wilano, tylko że rolną bez planu. Tak? Musimy oczywiście uzyskać decyzję Kowru, zrobić dokumentację, trwa to około 3-6 miesięcy. Nie jest to mega skomplikowane. Mhm. To są problemy prawne, z którymi. Yy, Normalny Kowalski będzie się umiał sobie poradzić tak, bez problemu. Następnie już przykładowy Kowalski umie tą działkę podzielić na parę. Mhm. Wbić paliki działki na sprzedaż i do tych mniejszych klientów sprzedaje działki wtedy ten x razy 5. Tak, to, co kupiła, A w jak, jakim jak, jak terminie taka inwestycja stanie się zwrócić? Półtora roku do dwóch lat. Razem z tymi formalnościami. Już z zarobionymi pieniędzmi. Okay. Tak, to znaczenie działek rolnych, o którym powiedział Igor, to jest też wynik tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli niska podaż nieruchomości, jeżeli chodzi o centra miast, tak? Siłą rzeczy wypycha nas gdzieś na obrzeża, uh -huh. gdzie mamy do czynienia z nieruchomościami, które mają przeznaczenie rolne, tak? A też chcemy mieszkać dobrze. Oczywiście. Uh -huh. I to, że mieszkamy na obrzeżach, absolutnie nie oznacza, że nie możemy mieć do czynienia z nieruchomością premium. Proszę zauważyć, że cała Biała Łęka powstała na roli. Tam wszędzie były pola kiedyś, tak? tak? A co było przy Jana Kazimierza x lat temu? Tak. Piękna kapusta. Dzisiaj? No, nieruchomości Delikatesy, Delikatesy. Tak jest. No A słuchajcie, jakbyśmy mogli jeszcze trochę wyskoczyć w przyszłość, no bo dzisiaj mówi się dużo o inwestycjach w nieruchomości. One faktycznie w Polsce są dużo bardziej, mam wrażenie, popularne niż w Europie Zachodniej, bo tam mała garstka osób posiada w ogóle nieruchomość. A u nas każdy, kto ma kawałek kapitału, gdzieś tam kupuje pierwsze mieszkanie, drugie mieszkanie. Jak postrzegacie ze swojej perspektywy, tak jak jesteście na tym rynku nieruchomości długo, przyszłość inwestycji w rynek nieruchomości? Co jest w stanie nas zaskoczyć, albo gdzie już trochę jesteśmy, jeśli chodzi o znaczy, myślę, nowe że, modele, instrumenty. Inwestycji. Myślę, że w ogóle zmienia się model, model finansowania, znaczy inwestowania w te nieruchomości. Do tej pory, jeszcze do niedawna, mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie mm, e, inwestorem, który inwestował kapitał w nieruchomość, to był człowiek, który dysponował jakąś tam ilością pokaźną gotówki, tak, i mógł sobie pozwolić na taki apartament premium luksusowy. Dzisiaj. Zwróćmy uwagę, pojawiają się zjawiska, chociażby takie jak crowdfunding, tak? gdzie zupełnie zmienia się postrzeganie tego inwestora. I tak naprawdę dzisiaj y, wspomniany kowalski siedzący za monitorem komputera może sobie kliknąć: Inwestuj, w, w, mając wkład 100 złotowy i stać się udziałowcem spółki, która jest właścicielem nieruchomości położonej w centrum miasta. Widzicie, tak? Poniekąd deweloperem. Dokładnie. Poniekąd deweloperem. De tak. A bycie deweloperem to już coś. A słuchajcie, bo jakby crowdfunding, jakby to jest ciekawe zjawisko, bo się faktycznie bardzo szybko rozwija w Polsce, natomiast z punktu widzenia branży nieruchomościowej to jeszcze tak, te, te emisje crowdfundingowe jednak mimo wszystko są w takich mniejszych, bardziej FMCG produktach, Sorry. trochę tam w technologicznych. Czy to faktycznie jest taka przyszłość, która jest już puka do naszych drzwi? Crowdfunding w Polsce bardzo mocno się rozwija, oczywiście to przeważnie jest jakieś high tech. Dzisiaj bardzo dużo mamy w Polsce też tokenizacji nieruchomości, jest x firm, które zaczynają to robić. My, jako Jeo Capital, zrobiliśmy swoją platformę crowdfundingową. Puszczamy też crowdfunding, żeby zobaczyć, jak to działa. Zrobiliśmy całą analizę rynku przez, przez bardzo znane kancelarie, które siedzą tutaj naprzeciwko no. mnie. Warto, warto podkreślić. Uważamy, że zbiórki, jeżeli ma się dobrą markę. Jeżeli ma się dobry produkt, crowdfunding będzie działał i ludzie są bezpieczni, bo są zabezpieczeni na tych nieruchomościach. Nieważne, czy jest ich jeden, czy stu, czy pięciu, bo mamy, e, mamy to wszystko pozabezpieczane. Oczywiście trzeba uważać na crowdfundingi, gdzie przychodzi firma startup, otwierają firmę wczoraj, robią zbiórkę i później wiadomo, co się dzieje. Ale jeżeli jest firma duża z przeszłością, jest znana na rynku, jest rozpoznawalna marka, to ludzie chętnie dają. To tak jakby crowdfunding postawiło, nie wiem, Porsche przykładowo, tak. by zbierali na, na nowe koła. No, każdy wpłaci, bo każdy wie, że tam się nic nie wydarzy. Że to Porsche. Tak. E, kiedy, słuchajcie, myślicie, że coraz bardziej będzie popularniejszy crowdfunding w branży nieruchomości? Im więcej będzie inwestorów miało wolny kapitał, mówię o tych małych inwestorach, bo przykładowo ktoś może mieć 10 tysięcy złotych. Tak. I to też jest szanowany człowiek, tak? Nieważne ile, ile masz pieniędzy, ważne kim jesteś, tak? W wielkim skrócie. Ja też zaczynałem od zera, od tych właśnie 10 tysięcy, dlatego je powiedziałem, tak? To nie jest osoba, która może pójść sobie kupić się mieszkanie czy coś, ale może wrzucić w tak zwany crowdfunding, zobaczyć jak to działa, czy w jakąś tokenizację danej firmy, nieruchomości, czy nie wiem, czy w metavers, w, co, w, co, w cokolwiek, mhm. tak? Co rozumie i w czym się dobrze czuje, tak? Ja bym ja Osobiście nie inwestuję nigdy w nic, czego nie rozumiem. Są na przykład biura. Tak? Tego nie kupuję, tego nie rozumiem, na tym się nie znam. Tak, To jest dla mnie trochę czarna, czarna magia, ja więc tego się nie dotykam. A crowdfundingi będą, będą funkcjonować i będą działać coraz lepiej, jeżeli tak zwani inwestorzy będą dawać te małe kwoty, a my będziemy dawać dobre oprocentowanie, dobre zabezpieczenie i fajny produkt i to zacznie działać, to już kula się sama napędzi. No. Dokładnie tak. I tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Gwarantujemy realne zabezpieczenie na nieruchomości tej inwestycji. Tak? To jest między innymi to, co różni na przykład ten crowdfunding, który my planujemy wdrożyć, od crowdfundingu inwestycyjnego, w ramach którego inwestor staje albo otrzymuje obietnicę stania się udziałowcem spółki, jakiegoś startupu, na przykład. Tak? No jest wielkie ryzyko, że ten startup nie wypali. Tak? Tak. Tutaj Inwestor. A zabezpieczenia wkłada, nie ma. Dokładnie tak. Tu jest zabezpieczenie, zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Ciężko mi sobie wyobrazić lepsze zabezpieczenie. No właśnie, jeszcze na koniec się zapytam o ten metavers, bo wspomniałeś metawers, Gdzie będziemy? Będziemy w metaversie z inwestycjami? Będziemy w Będziemy w metawersie nawet mogę podpowiedzieć, że będziemy wysoko w metaversie z inwestycjami. Będziemy dosłownie latać po niebie. Będziemy. Ale na razie nie zdradzamy jeszcze. Tak, szczegółów. Um. I tu postawimy kropkę, natomiast zapraszam Was już za tydzień na kolejną rozmowę. Wobec tego o nowych technologiach w inwestycji w rynku nieruchomości. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. Moimi Państwa gośćmi był Igor Łukasik, prezes firmy IEU Capital i Maciej Pytka. Radca prawny kancelarii Rudnicki Partners. Proszę Państwa za tydzień. Zapraszamy serdecznie o, na odcinek, na wywiad, rozmowę o nowych technologiach, które już będą jutro, o metaversie, jak tu słyszymy, o crowd investingu w rynku nieruchomości, a ja Państwu bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Izabela Kazakiewicz, dziękuję.